Dzień dobry moi drodzy, ja was witam w kolejnym filmie na moim kanale. Dzisiaj będzie dzień ze mną. Ja mogę brzmieć trochę dziwnie, bo wychodzę z przeziębienia, więc będzie dziś bardzo przytulnie, domowo, zdrowo, zwyczajnie, jesiennie. Ja zaczynam dzień od naparu, który postawił mnie na nogi, naparu z maliny, bzu i lipy z dodatkiem miodu i cytryny. I przed nami dużo zdrowotnych haków, ale też myślę po prostu miły wspólny dzień, także zapraszam was do oglądania, a ja idę sobie jeszcze w łóżeczku popić mój napar. W ogóle te płatki pod oczy, to się nazywa iPads, to jest moje odkrycie. Używam ich codziennie i sprawiają, że mam lepszy humor, więc polecam. Nie było w tym miesiącu inspiracji, więc może wam w tym filmie podrzucę parę smaczków. Począwszy, słuchajcie, od książki, to jest Fast Like a Girl, dr Mindy Peltz. Ta kobieta jest specjalistką zdrowia kobiet, kobiecych hormonów. Wspaniała książka, A Woman's Guide to Using a Healing Power of Fasting to Burn Fat, Boost Energy and Balance Hormones. Wydaje mi się, że to jest książka i taka baza wiedzy, którą powinna mieć każda kobieta. Powiem o tym jeszcze na pewno więcej, ale póki co... W poniedziałek będzie wspaniały odcinek, który rozpoczyna dyskusję o kobiecym zdrowiu u mnie i myślę, że przedłużeniem dla wszystkich może być lektura właśnie tej książki. Polecam bardzo. Robię sobie śniadanie, ale mam ochotę posączyć kawę, więc zrobię sobie decafa. Wymieniam ziarna i lecimy. Uwielbiam to, że mogę sobie w każdej chwili właśnie zmienić ziarna. Dobra, teraz sobie wybieram po prostu kawkę. Kawa. Wodę trzeba napełnić. Dobra. W tak zwanym międzyczasie, moi drodzy, korzystając z mojej ściany supli, przygotuję moją cudowną baterię leków na przeziębienie. Witamina C, słuchajcie, cynk, magnez, żelazo, omegi, B-kompleks, oregano, lecę ze wszystkim. Boże, jak pięknie pachnie. Robię sobie treat i będę pić kawkę, szykując sobie jedzenie. Wyobrażacie sobie, że to jest ten poranek, kiedy trzeba zapalić światło? Jakby jak to się stało? Ja, słuchajcie, dzisiaj nie będę oryginalna. Nie jest to typowy food vlog. Ja, tak jak słychać, jestem w formie, w jakiej jestem. I w mojej lodówce za wiele rzeczy nie ma, więc możliwe, że też nie. Mam na jedzenie na dzisiaj, więc spoko. Więc ja zrobiłam sobie sałatę, bo akurat miałam super pomidora, zrobiłam sobie winegrę z taki klasyczny, musztarda, cytryna, miód, sól i dałam, nie mam oliwy, słuchajcie, w domu, więc dam olej z gorczycy, bo ostatnio nawet był w food vlogu, także zobaczymy i dam na to pestki i koperek. Ogólnie jest tutaj straszny chaos, musicie mi wybaczyć, ale tutaj mam wszystkie rzeczy, jakby to jest życie, tutaj mam wszystkie rzeczy do mojego naparu, cytryna, zioła, miody i tak dalej, więc it is what it is, moi mili, i jaram się też tą sytuacją, bo nauczyłam się chorować w ostatnich dniach, no więc tutaj będzie się robił omlet, już mamy rozgrzane masło, także nic super oryginalnego nie wiedzie, ale to jest taki mój easy comfort food. Ja mam tak, jak jestem przeziębiona, że w ogóle nie chce mi się pić i mam też jakiś taki specyficzny apetyt, znaczy raczej go nie mam, szybko się najadam, więc staram się wsadzić jak najwięcej warzyw w tym czasie. Także omlecik i możliwe, że zjem to w łóżku. Don't judge me. To jest ten raz, kiedy w końcu... Tak, patrzcie. Wow! O to chodzi. Mniej więcej. To jest to, kiedy uda mi się w końcu może wam pokazać, jak robię omlet. Okej, patrzcie. Okej, mega. Zobaczcie, jakie to jest satysfakcjonujące. Co prawda nie powinno się tego robić jedną ręką, ale... Dobra.
jeżeli macie poczucie, że gdzieś już to widzieliście, to słusznie, bo widzieliście to u mnie. Słuchajcie, omlet, sałata, pestki, koperek, sól, pieprz i dikafik. Tam może być domieszka kofeiny, ale o tym za chwilę, moi drodzy. Smacznego, przeziębionego prosto z łóżka. I prawie bym zapomniała, ale do śniadania biorę tą baterię pyszności. Chciałam tylko powiedzieć, że przeżyłam chorobę w ostatnich dniach dzięki temu serialowi. Polecam wszystkim, jest po prostu fantastyczny i nie tylko dlatego, że czułam się słabo, uważam, że jest naprawdę fajny, jak na Netflixowy show i w ogóle polubiłam chorowanie. Mogę wam potem o tym więcej powiedzieć, ale nikt tego nie chce, nobody wants this, Kristen Bell, Adam Brody, I love it, serio, jaram się. Pyszne to było, szybkie, zdrowe i pożywne, ale idzie zima i będziemy jeść mniej sałaty, więcej gotowanego. Dobra, ja się szykuję do wyjścia, więc chciałabym sobie zrobić kawę. Wyjmuję sobie tego decafa, bo chciałabym zrobić coś specjalnego. W ogóle to jest najlepsza funkcja w tym ekspresie i warto dodać, że marka De'Longhi jest partnerem tego odcinka przy okazji właśnie premiery ekspresu Rivelia, który mam wrażenie, że został stworzony po to, by stał w tym miejscu w moim mieszkaniu. Śmiechem żartem, jest po prostu przepiękny, idealnie tutaj się wkomponowuje i odkąd go mam, używam go codziennie, także jest to niesamowity, wygodny sprzęt. No i właśnie przez to, że ja bardzo lubię pić raz kawę kofeinową, raz bezkofeinową albo mieszać to, ale o tym wam powiem zaraz, bo to wyjdzie dygresja życia, to ta opcja pod tytułem mam dwa pojemniki z różnymi kawkami, mogę w każdej chwili je zmieniać, jest genialna, bo z tego co mówią mi osoby, które mają jakieś inne ekspresy, no to zazwyczaj trzeba po prostu to jakoś wysypywać, wywracać do góry nogami ten ekspres, jest to mega trudne, a tutaj jest to po prostu super, 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 super wygodne, więc tu mam mojego decafa i ja chcę zrobić sobie normalną kawkę, albo półnormalną kawkę, ale to co najważniejsze, jestem podekscytowana, bo słuchajcie, mam ze sobą ziarna, które wypaliłam na evencie organizowanym przez markę De'Longhi. Jest to Brazylia, jest to medium roast. Byłam tego świadkową, także jest to moim zdaniem szczególnie specjalne. Jest oczywiście kawa, właśnie nazwa nieprzypadkowa, special tea, czyli właśnie najwyższej jakości. Dowiedziałam się bardzo dużo ciekawych rzeczy o kawie special tea i o wypalaniu kawy i tym bardziej uważam, że jest to wyjątkowe, że będę mogła sobie wypić kawę, którą sama poniekąd wypaliłam. Więc medium roast jest bardziej orzechowy, mniej kwasowy, ma troszkę więcej goryczki i zobaczymy, jak się sprawdzi. Okej, dobra. Powiem tak, na potrzeby testowania tych ziaren zrobię po prostu czarną kawę, a może zrobię, słuchajcie, o, americano kliknę. I zobaczymy. Lol. Dobra, robię taste test. Mega dobra. Jest zdecydowanie bardziej kwaśna niż taka bardzo klasyczna, ciemno wypalona Brazylia pod espresso, ale dla mnie to jest duży plus, bo ja jednak lubię kawki, które są kwaśniejsze, bardziej owocowe, więc moim zdaniem jest ekstra. I co, ja się będę, moi drodzy, troszkę szykowała i powiem wam o kilku fajnych rzeczach, którymi się w sumie chciałam z wami podzielić z września, a nie zrobiłam tego, dlatego że byłam przeziębiona i po prostu nie byłam w stanie nagrać dla was inspiracji, więc to będzie vlog pełen inspiracji, bardzo, bardzo, bardzo się jaram. Nałożę sobie SPF, mimo że jest brzydko, ja nie wychodzę bez 50 z domu i to jest 1-2-3 Fry EE Daily Sun Protection Fluid SPF 50, bardzo fajny produkt. Ja miałam go ze sobą na wakacjach teraz w Apulii i zawsze jak mam jakiś nowy produkt do ochrony przeciwsłonecznej, to się stresuję, że będzie mnie wysypywał, a tak nie było. Jestem w ogóle trochę czerwonawa, przyznam szczerze. Widzę to, ale myślę, że to może być jeszcze to moje przeziębienie, nie wiem. W każdym razie moja skóra zareagowała z nim ekstra i jest bardzo delikatny i bardzo wam polecam i to jest ogromna, ogromna inspiracja miesiąca dla mnie. I dodam jeszcze a propos kawki,
będę sobie robić w tym czasie brwi takim specjalnym mydełkiem, więc musicie sobie popatrzeć, a ja powiem, że tak, moim odkryciem od dłuższego czasu już jest picie kawy, ja to nazywam półkofeinowej. To oznacza, że wcześniej na przykład robiłam tak, że mieszałam sobie po prostu ziarna i w zależności od tego, z jakiej metody korzystałam, to po prostu miałam mieszankę kofeinowej i bezkofeinowej kawy. A teraz właśnie dzięki temu, że mam ten ekspres z zmiennymi pojemnikami na ziarna, to mogę mieć decafa w jednym i kafa w drugim i sobie po prostu zrobić americano i dodać do niego pojedyncze espresso, przed bezkofeinowe americano, dać pojedyncze espresso kofeinowe albo odwrotnie, też w zależności od tego, jakie mam, jaką mam fanaberię i zachciankę, też tych opcji jest dużo, każdy ma też inne preferencje smakowe i ja to nazywam właśnie half caf. I dla osób, które nie rozumieją fenomenu, no to idea jest taka, że ja bardzo lubię smak kawy, bardzo lubię pić jej dużo, lubię sobie ją po prostu popijać jak wodę czasami, ale nie chcę z wielu względów pić tyle kofeiny. Po pierwsze, nie potrzebuję takiego pobudzenia. Po drugie, kiedy przedawkujemy kofeinę, czy napijemy się jej za dużo, ja też nie lubię siebie w takim stanie, takiego nawet nie tyle rozedrgania, co takiego po prostu haju, jakby nie czuję, że nie potrzebuję tego. No i oczywiście kawa też ma wpływ na nasz sen, więc im więcej wypijemy kawy, im później ją wypijemy, tym to może wpływać na jakość naszego snu, albo może mieć problemy z zasypianiem, a my tego nie chcemy, mówimy, że sen jest jego fundamentem zdrowia, więc dlatego kawa półkofeinowa jest dla mnie fajna, bo mogę sobie wypić dwa razy więcej kaw z tym samym efektem na poziomie kofeiny we krwi. Koniec tego wywodu, lecimy dalej z moim get ready. Słuchajcie, ja dostałam ostatnio taki podkład i odkryłam, że nie umiałam się dobrze malować przez całe życie, bo po prostu nie używałam dobrych podkładów, więc dostałam podkład All Hours Foundation z Yves Saint Laurent i używam sobie takiej jednej malutkiej pompki do niego, bo ja nie lubię za dużo produktu na twarzy, też odkąd moja cera jest w lepszej formie, to już w ogóle czuję się mega komfortowo z takim super delikatnym make-upem. I teraz odkrycie, to jest produkt Clinique Sunkissed Face Glee Complexion Multitasker i to jest taki bardzo ciemny żel, taki mega ciemny, w sensie on jest praktycznie czarny i to jest taki brązujący rozświetlacz, który ja sobie właśnie mieszam z moim podkładem i trzeba bardzo dobrze wymieszać właśnie, żeby nam się nie zrobiły takie brązowe plamy na twarzy. On jest naprawdę mocarny. Ja sobie go mieszam tak właśnie w rękach i chodzi o to, że mój podkład jest na mnie trochę za jasny, więc z tym produktem on jest odpowiednio przyciemniony i jeszcze ma taki efekt rozświetlenia. Generalnie jestem make-upowo, raczej nazywam to amatorką, I uczę się. To jest taki temat, gdzie czuję potrzebę zgłębienia techniki. Jednocześnie make-up od zawsze zajmował mi dosłownie 5 minut, więc też jakby nie czuję, że chciałabym, żeby teraz to nagle stał się jakiś mój wielogodzinny rytuał. Natomiast chcę to po prostu robić lepiej. Nadal sprawnie, ale lepiej, z dobrych, sprawdzonych produktów. Ja też przez lata, też z uwagi na moją pracę, jakby testuję mnóstwo rzeczy i przez to się nie przywiązywałam do produktów i na przykład wykorzystywałam rzeczy dlatego, że miałam je w domu, a niekoniecznie dlatego, że mi służyły. Muszę sprawdzić, czy się nagrywa, bo nie byłabym sobą. Mam lekką paranoję, dlatego że nie włączyłam trybu samolotowego, więc gdyby ktoś do mnie teraz zadzwonił, to przestałoby się nagrywać. Więc biorę sobie jeszcze odrobinę tego podkładu i daję go tak dosłownie tyle, co mi jest pod oczy. I co? Nakładam bronzer, słuchajcie. Mam taki bronzer z jakichś sprzed lat, ja go odgrzebałam w domu, więc nie wiem, czy w ogóle można go kupić. Nie wiem, co to jest za firma. Neo Makeup. Nakładam go w zasadzie na całą twarz, czyli na kości policzkowe. Tutaj wysoko i wokół szczęki. Tak, jaram się, że w sumie robię to dla Was teraz, bo to jest taki mój codzienny make-up. Serio, taki make-up minimal effort i czuję się przy tym jakby najbardziej komfortowo, aczkolwiek mam poczucie, że właśnie sobie zamazałam na brązowo czoło, no ale trudno. Teraz kolejna inspiracja, czyli coś, czego jeszcze nie odkryłam w pełni, bo zamówiłam sobie, uwaga, 6 blaszy z Rode od Hailey Bieber.
I to jest mój ulubiony kolor na start, w sensie, że po prostu odkąd jego odkryłam, to żadnego innego póki co nie testuję. To jest Sleepy Girl i sobie tutaj daję ten blush na kości policzkowe u góry. Jak widać, on jest taki całkiem intensywny i rozsmarowuję go ręką. Jaram się. Trochę różowo, no ale I like. Kolejna rzecz z inspiracji to jest blush Cheek to Cheek Charlotte Tilbury o nazwie First Love. I to jest taki dwukolorowy blush, który ja sobie nałożę jeszcze tutaj na tą Hailey Bieber. Bardzo go lubię i mieszam sobie te dwa kolorki i tak samo sobie je mieszam i nakładam je na oczy, bo to jest mój jedyny cień, jaki się pojawia w moim życiu. To jest albo bronzer, albo blusher, po prostu wszędzie. I co? Jeżeli chcemy jeszcze zaszaleć, to mam zarąbisty, piękny rozświetlacz z Lancome. CE Skin Transforming Highlighter. I sobie go tak daję, ale to już tak robię dla Was, bo myślę, żebym aż tak daleko nie szła w taki zwykły dzień. Ale on jest naprawdę przepiękny i można sobie go też tutaj dać w kąciki, żeby rozświetlić twarz. I tym samym, słuchajcie, mamy bardzo fajny make-up. O Jezu, nie, dobra, nie mam siły. Chciałam sięgnąć po coś, ale nieważne. Bardzo fajny make-up, dosłownie z 5 produktów na krzyż. Tu mam kredkę, słuchajcie, z Inglota 76. Brązową. Obrysowuję nią usta. I co? Dobra, teraz jeszcze zrobię rzęsy. To jest maskara od mojej mamy. Ja ogólnie po prostu używam tego, co akurat nie jestem przywiązana do żadnej maskary, ale ta jest akurat mega spoko. I już ostatni element tej układanki, to jest moja obudowa, ale nie mam telefonu, bo nagrywamy. I mam w niej mój błyszczyk też od Hailey Bieber's Road, o którym mówiłam w zeszłym miesiącu. I on nam pięknie dopełni tego looku. No i ja się czuję po prostu, jakbym już nie była chora, moi drodzy. Także podlinkuję Wam wszystkie te ulubione rzeczy, o których powiedziałam i strasznie się jaram z tego formatu, bo tym samym mogłam się podzielić jakimiś moimi ulubieńcami, także niech one sobie tutaj leżą w tym lekkim nieładzie. A ja Wam chciałam powiedzieć, że bardzo się cieszę na jesień i z przeróżnych względów, ale właśnie między innymi wczoraj na warsztacie DeLonghi robiliśmy swój własny syrop do Pumpkin Spice Latte, co było super doświadczeniem. Ja akurat byłam w drużynie bezcukrowej, nie ukrywam, że bardzo się cieszę i mam w domu syrop na bazie erytrolu z domowego pire z dyni z korzennymi przyprawami, który można sobie dodawać do kawki i no, ja akurat teraz piję czarną kawę, ale totalnie możecie zrobić tak, że wlewacie sobie 30 ml takiego domowego syropu do kubka czy do szklanki, jeżeli chcecie efekt wizualny, to do szklanki i puszczacie sobie latte, żeby mieć właśnie taki piękny warstwowy efekt mleka, kawy i syropu. No bardzo to jest romantyczne, wyszło nam to absolutnie przepyszne. Piliśmy wczoraj na mleku owsianym, ale jestem bardzo ciekawa, jak to by smakowało na mleku grochowym, także super fajne doświadczenie. A jeśli chodzi o moje inspiracje, które tutaj przemycam, to jeszcze Wam powiem o kilku rzeczach modowych i o całej liście jedzeniowych odkryć, bo to jest dla mnie mega ważne, jak wiecie. Ale to może przy posiłku. A teraz idę montować. Drodzy Państwo, mój najszybszy domowy komfort obiad, czyli ryż, sardynki, gotowane warzywo akurat tutaj broku i na to mam olej z gorczycy, bo innego nie ma, koperek i słonecznik. Wygląda to tak i nie wyostrzy się, bo jest złośliwe. Ok? Mamy to. Smacznego ja. Huh. Drodzy Państwo, wspaniały obiad. Ja za chwilę wychodzę, biorę gryza. Tu nie ma co później tak. Nie mam jakoś dużo czasu. Nie lubię się spieszyć. Ale Wam tylko szybko powiem.
ulubieńcy gastronomiczni z września. Po pierwsze, Przegryź. Uważam, jedna z najlepszych knajp. Po tych całych wakacjach uważam, że to jest moje nowe ulubione miejsce. Trochę mi się znudziło talerzykowanie. Jeżeli macie ochotę na swój posiłek, swój obiad, cudowne miejsce. Przegryź, fantastyczne. Dalej, miejsce, które polecał mi mój brat od dawna, czyli Senior Lucas, najlepsze burrito. Ja je chyba jadłam, jak jeszcze Senior Lucas był takim miejscem w podziemiu i skradł moje serce tym, że mają tortille z takiego ciasta naleśnikowego, takie ciągnące. Jest mega dużo ludzi w Senior Lucas, ale idzie mega szybko, polecam. Dalej, odkryłam najlepszą możliwą cynamonkę, bo ja nie przypadam za ciastem drożdżowym i takimi bułowatymi wypiekami, cynamonkami. Bardziej lubię takie półfrancuskie, tłustsze, dyniszowe. I odkryłam najpyszniejszą na świecie, jaką jadłam, bo zawsze uważałam, że to jest arket takiego sklepu. I jest to ciastko z dziurką, więc awe. W klimacie piekarnianym to jeszcze zbożna. Przecudowny wypiek, nie wiem co to jest, jakieś takie krucha pomocy z gruszką, takie kruche ciasto z gruszką, nie wiem jakie, kruche po prostu, Jezu, wow, miało to sens, pozdrawiam. I kanapka z pastą jajeczną, ja kocham taki żytni chleb kwadratowy w różnych piekarniach, ale kiedy on jest właśnie taki miękki, delikatny, wilgotny, i ja zawsze się boję kupować kanapek, że będzie za mało farszu, za dużo chleba, a tutaj raz, że była pyszna pasta jajeczna, to było jej strasznie, strasznie dużo, więc przepyszna kanapka ze zbożnej. I co? I jeszcze jeden patent. Ja sporo gotowałam w ostatnim czasie w domu i moim dużym takim obiadowym klasykiem był łosoś i udało mi się znaleźć łososia z dobrego źródła i chodzę do rybnego sklepu i tam mają dzikiego łososia szkockiego i to jest jedyna ryba, której ja ufam, że to źródło jest w miarę okej, więc chciałam Wam sprzedać taki patent. I to było na tyle, jeśli chodzi o jedzeniowe polecajki. Ekspresie do kawy nie muszę wspominać, ale wspomnę, jest wybitny. Lecę jeść. Takie szoty się pije w dzisiejszych czasach. Czarnuszka z octem i to będzie mój przedwyjściowy rozchodniak. Inspiracji modowych numer jeden to są te budki marki, wybaczcie tę podeszwę, Hereu Studio. Kupiłam to w takim butiku kiosk. Wspaniałe, wygodne, cudowne, jakościowe, no też w bardzo modnym kolorze i bardzo się ich nanosiłam i myślę, że jeszcze się nanoszę. Ta inspiracja to jest butik o nazwie Crash, gdzie macie rzeczy z drugiej ręki, to jest taki komis i tutaj upolowałam koszulę Zaldig Voltaire. Przecudowną, też mega modowym, teraz takim boho stylu i tam jest mnóstwo przecudownych rzeczy, możecie też tam oddać swoje rzeczy, więc mega polecam. I jeszcze secik z Myrtil, który mogliście widzieć na moim Instagramie oraz sukienka Bim by Lola, którą miałam na evencie Emily w Paryżu. Naprawdę takie perełki z tego miesiąca. Mam nową torbę, która od razu przeszła test, bo mama przyjechała do mnie z walizką pełną rzeczy, kochana mama. I chodziłam z tym dzisiaj po Warszawie i byłam z tym w teatrze i powiem Wam szczerze, naprawdę bardzo polecam ten zakup.
Bardzo Wam dziękuję za oglądanie tego filmu. My się już kładziemy, u mnie śpi moja mama, a ja dziękuję Marce DeLonghi za objęcie partnerstwem tego odcinka. Wam za to życzę bardzo dużo zdrówka tej jesieni i widzimy się niebawem, buziaczki.